Jak sprawdzić czujnik obrotów w pompie Bosch PSG16? Przede wszystkim nie należy samodzielnie wykręcać czujnika, gdyż może to spowodować trwałe rozstrojenie pompy. W takim przypadku można sobie szukać kolejnej. Najprostszym testem na poprawność działania czujnika jest podłączenie testera diagnostycznego i porównanie obrotów pompy z obrotami silnika. W tym celu wybieramy w testerze funkcję odczytu parametrów silnika i obserwujemy obroty pompy, obroty silnika podczas pracy. Na jeden obrót pompy przypadają 2 obroty silnika, stąd też na biegu jałowym silnik pokaże nam jakieś 900 obrotów, a pompa 450. Jeżeli silnik nie odpala, to kręcąc rozrusznikiem powinniśmy odczytać obroty silnika około 200, a pompy 100. Jakiekolwiek anomalie w odczycie tych parametrów zazwyczaj świadczą o uszkodzonym czujniku. Kolejny test to sprawdzenie czujnika na innej pompie. W tym celu już należy pompę wymontować i wysłać do nas. Chcesz mieć pewność, że auto Cię nie zawiedzie? Powierz swoją pompę profesjonalistom.